To jest niełatwe pytanie, dlatego że z jednej strony mamy naruszenie porządku w Izbie, z drugiej strony i zarzuty prokuratorskie, których jeszcze nie znam ich treści, z drugiej strony naszego posła. Myślę, że decyzję będziemy podejmować w naszym klubie poselskim wspólnie po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu. Ja tego wniosku jeszcze nie znam, słyszę o nich z mediów. Do mojego sekretariatu jako wicemarszałka kopia takiego wniosku nie trafiła. Wyrobię sobie opinię pilnie po zapoznaniu się z tym, jak prokuratura ocenia to wydarzenie, do którego doszło tuż za nami w Sejmie. Jak odpowie pan na to ciche przyzwolenie, czy unikanie, czy rozmawianie tego, co się wydarzyło? Do jakiego wydarzenia pan się odnosi? No do zgaszenia i użycia gaśnicy. Ja rozumiem, ale co miałoby być tym przyzwoleniem? My wyraziliśmy bardzo jasno nasze stanowisko. Potępiliśmy to zdarzenie. Poseł w konsekwencji został zawieszony. Nasze stanowisko jest zupełnie jasne. Nie wiem, jak można mieć tu jeszcze jakieś wątpliwości.